Lewą nogą mógł wiązać krawaty. Niemcy pisali, że był w stanie okiwać 5 obrońców na podstawce od piwa. Doczekał się ekranizacji swojej piłkarskiej historii. W Poznaniu tak bardzo go kochali, że wybaczyli mu nawet transfer do Legii, skąd po 2 latach go wykupiono, robiąc składkę wśród poznańskich przedsiębiorców i kibiców. Mimo że miał wybitne umiejętności, to kariery w reprezentacji Polski nie zrobił, choć czarował kibiców na wszystkich stadionach. Był tak fascynującym piłkarzem, że specjalnie do Poznania przyjechał gwiazdor francuskiego kina Jean-Paul Belmondo, który był wtedy współwłaścicielem PSG, ale nic z tego nie wyszło. Gdy przeszedł do HSV Hamburg, stał się gwiazdą klubu i Bundesligi, a gdy HSV zmierzyło się w towarzyskim meczu z Napoli, to Maradona był w cieniu polskiego piłkarza. To nie jedyne, co ich łączyło, bo pozostałe zainteresowania doprowadziły jednego i drugiego do upadku kariery sportowej. Mirosław Okoński to jedna z najbardziej zmarnowanych karier piłkarskich w historii.